Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, ze mną jest jak zawsze Patryk Brzozowski. Ale mamy też dzisiaj wyjątkowego gościa z grupy Petronas. Tak jest, to Danuta Michałus-Sokołowska. Dzień dobry, Danuto. Dzień dobry. Dzień dobry. I chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o znaczeniu warsztatów w całym procesie. Bo Danuta dzisiaj przyszła do nas, żebyśmy tak wam powiedzieli o tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą zakulisowo, i powiedziała, że rzeczywiście słuchała naszego podcastu, ale nigdy wśród tych wszystkich historii o nowoczesnych super samochodach zaawansowanych technologicznie nie wspominamy o tym, jak się serwisuje te samochody, i nie tylko takie, ale te, którymi jeździmy na co dzień również. Więc tych wątków serwisowych tutaj u nas pojawia się podobno zbyt mało i stąd dzisiaj obecność Danuty, która... Chcieliśmy zapełnić tą lukę, chociaż jednym odcinkiem dzisiaj. Tak, tak, dzisiaj będziemy też rozmawiać oczywiście o roli marki Petronas w całym tym łańcuchu. I myślę, że powinniśmy zacząć od tego, że całkiem niedawno przecież mieliśmy okazję rozmawiać z Andreą Dolfim. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek. Mikołaj realizował taki wywiad z naszym zagranicznym gościem. Wtedy to był wywiad zdalny. Dzisiaj mamy okazję rozmawiać na żywo. I wtedy rozmawialiśmy o smarowaniu silników, głównie jeżeli chodzi o układy hybrydowe, no bo zakrawaliśmy o tematykę Formuły 1 i pamiętasz, była to głównie rozmowa o motorsporcie. Dzisiaj postanowiliśmy to wszystko przenieść na taki bardziej lokalne, na takie bardziej lokalne, realne, nasze, bardziej przyziemne podwórko. Ja bym wyszedł od tego, Danuto, czym jest tak naprawdę marka Petronas, bo ona ma specyficzny dosyć model biznesowy, jeżeli chodzi o takie produkty smarne. No więc ja się bardzo cieszę, że mi pozwolicie właśnie trochę tak wprowadzić do tego waszego podcastu taki temat, który słuchając waszego całej serii uważam, że gdzieś trochę tak został pominięty, bo ja uważam, że te fantastyczne samochody, tak finalnie, ja zawsze je widzę w tym garażu, przynajmniej takie jest moje odczucie. I widzę zawsze albo je właśnie z podniesioną maską, bo to mnie interesuje, to w tym. Zresztą wy opowiadacie o tych silnikach, więc nie da się opowiadać o silniku, jeżeli nie widzimy go. A do tego silnika trzeba, żeby on jeździł, pracował, lać dobry olej. Więc czym jest Petronas? Petronas jest firmą, która produkuje bardzo dobry olej. Jak rozmawialiście z Andreą Dolfi, to tam pewnie bardziej chodziło o oleje, które są testowane w bolidach Formuły Pierwszej. Bo to on w takich ekstremalnych warunkach. Ekstremalnych. Tak. Natomiast tak naprawdę to nie jest aż tak daleko do tego, czym my jeździmy, bo wszystkie te nasze technologie wykorzystywane są w normalnych samochodach i to dosyć szybko. Mhm. Ja pamiętam, że właśnie te wszystkie takie przełomowe, technologiczne osiągnięcia w tym biznesie olejowym, to zaczęło się od kosmosu, tak naprawdę. Pierwsze oleje syntetyczne na przykład to właśnie kosmos, tam trzeba było sprostać różnym warunkom. No ale wracając do... ta technologia, która poleciała w kosmos, to była z nami już w latach 80., no bo w kosmos polecieliśmy w 60. Więc wracając do tego, co dzisiaj się dzieje, te zmiany, czyli te zdobycze technologii, bo po to się po prostu też właśnie robi to, co my robimy z Formułą Pierwszą, czyli tam tak naprawdę testujemy te nasze produkty. I one trafiają potem do naszych silników, które są, jak wiemy, coraz większej mocy, ale mniejsze, więc tam są coraz większe, bardziej ekstremalne warunki. Wszyscy nad tym ubolewamy, musimy ci nadmienić. No właśnie, ale gdyby nie dobry olej, to te silniki niestety długo by nie popracowały. Więc Petronas to jest firma wśród tych olejowych firm petrochemicznych, w tym top 10. Ale myślę, że jedną z młodszych firm, rodem z Malezji, natomiast bardzo mocno ukonstytuowano również w Europie, dlatego że Petronas ma dużo wspólnego z Fiatem, bo w 2008 Petronas nabył Fiat Lubrificanti, taką firmę, i od tego momentu właśnie tak możemy powiedzieć, że jest taka kariera globalna marki Petronas. Jesteśmy w ponad 40 krajach, no i w Polsce mamy między innymi biuro. Ja reprezentuję właśnie dział marketingu i tu w Polsce, jeżeli chodzi o Petronas, niektórzy mówią, że to jest mało znana marka,
rzeczywiście mało jest mało nas widać, nie ma nas na półkach w Biedronce ani w Lidlu, ale za to jesteśmy w profesjonalnych warsztatach i na tym tak naprawdę nam bardzo zależy, żeby te nasze produkty, które są bardzo mocno technologicznie zaawansowane, trafiły do miejsca, gdzie przede wszystkim zostaną dobrze dobrane do właściwego samochodu. Czyli żeby uniknąć pomyłki, w której klient sam by wziął olej, tak? Dokładnie. Tylko żeby był rzeczywiście dopasowany produkt do samochodu. W Polsce ogólnie badania ZIPA z tamtego roku, są takie badania, które badają ten nasz rynek, nie tylko w Polsce, ale między innymi też badania ZIPy są w Polsce. Mówi się, że 75% użytkowników aut dokonuje takiej naprawy w garażach, czyli w warsztatach. Samodzielnie, tak? Nie, w warsztatach. U mechanika. Tak, właśnie, rozumiem. Okay. Ale jest jeszcze, mi się nadal wydawało, że 25% to jak to ktoś sobie tak wymienia olej, nie wiem, coś tam jeszcze naprawia, ale tak się okazuje, że tak. Byłam ostatnio u mojego kumpla na Mazurach, który mieszka na takiej wiosce i on po prostu mi powiedział, no tak, ja na przykład jak wymieniam olej, to tutaj mam jakiś tam swój kanał i tam sobie sam wymienia olej. Nie jest to samochód super nowy, więc robi to sam. I rzeczywiście tak jest, że te 25% osób to robi, to się zmienia. Bo ja pamiętam, pracuję trochę w tej branży już lat kilkadziesiąt i pamiętam, jak startowałam cały czas w tej samej branży, to było jakieś 35% osób posiadających swój samochód jechało do warsztatu. Nie było wtedy może tylu warsztatów, ale w każdym razie wracając do tego, że te nasze produkty rzeczywiście są technologicznie zaawansowane, nawet muszę powiedzieć, że nie każdy z branży, nawet taki właśnie właściciel warsztatu wszystko wie o tych produktach. A my mamy w tej chwili wśród olejów silnikowych przynajmniej jakieś 30 referencji, więc naprawdę trzeba mieć dobrą wiedzę albo dobre narzędzia do tego, żeby się w tym wszystkim połapać, a jest to całkiem naprawdę istotne, żeby wlać dobry olej do silnika. Natomiast wracając do tego właśnie naszego klienta, my mamy w tej chwili w Polsce około 400 warsztatów. Ta sieć nam rośnie bardzo dynamicznie, bo my zaczęliśmy ją budować kilka lat temu, myślę 4 lata temu. I z uwagi na to, że też mamy specyficzny model biznesowy, że nasze produkty dostępne są tylko w warsztatach. Ale ich nie można detalicznie kupić. Nie można. Czasami mówi się, że to jest niedobrze, natomiast z drugiej strony my też edukujemy takiego właśnie właściciela warsztatu, żeby pamiętał o tym na przykład, że jest lato, że ludzie jadą w trasę czasami kilka tysięcy kilometrów, żeby po prostu przypomniał, żeby zabrać ze sobą olej na dolewkę, czyli sprzedać mu 1 litr oleju, który będzie miał zawsze klient ze sobą. Bo rzeczywiście, szczególnie w niemieckich samochodach, ten olej, taka specyfika tych samochodów, że często tam trzeba dolewać oleju. Natomiast... Jak rozumiem, żeby nie robić złego PR-u, nie będziemy mówić o markach w tym momencie. Ale że niemieckie samochody się tutaj pojawiają, niemieckie w tym kontekście, samochody. To też jest dosyć... To szerokie grono, co tu dużo mówić. To połowa tak zwanego car parku w Polsce, połowa to na pewno, więc, tak. Więc wracając jeszcze do tego właśnie mechanika, który jest naszym takim oczkiem w głowie. My mamy taką misję, wręcz bym powiedziała, bo rzeczywiście jesteśmy nową, młodą, dynamicznie rozwijającą się marką, która w większości jednak się kojarzy z motorsportem, co jest bardzo fajne, dlatego że motorsport rodzi emocje, takie fajne emocje, a przekonując kogoś do zupełnie nowego produktu, dużo fajniej i łatwiej mu się opowiada, co to za produkt, jeżeli wspomnimy właśnie o jakichś sukcesach Lewisa Hamiltona, czy o na przykład, nie, tu lokalnie mamy takiego ambasadora, kobietę, Karolinę Pilarczyk, ona jest drifterką, ona rzeczywiście zażyna silnik swojego samochodu i po prostu go katuje, więc ostatnio właśnie Karolina była na takich spotkaniach, gdzie mieliśmy 300 klientów z tych 400,
fizycznie i te rozmowy o tym, co tam się dzieje i dlaczego rzeczywiście oni na przykład, Karolina Pilarczyk znalazła nasz produkt i go przetestowała i była na tyle zachwycona, że potem zapytała, czy możemy współpracować ze sobą, dlatego że rzeczywiście mieli rewelacyjne wyniki. No i to jest bardzo fajna taka też dla produktu no, rekomendacja, tak? Mhm. Jeżeli on rzeczywiście sprawdza się. I trochę też tak to działa, że ci, którzy już ten produkt przetestowali, to jest najczęściej jakby spotykana rekomendacja, że mamy nowych klientów, dlatego że jakiś tam znajomy powiedział znajomemu. Taką pocztą pantoflową. Dokładnie. Mhm. I to jest super. W kontekście klientów, przepraszam, mówisz o warsztatach. Tak, tak. 400 warsztatów wymieniłaś, to są warsztaty, w których można rzeczywiście jakby w cudzysłowie kupić niedetalicznie, czyli jakby użyć w swoim samochodzie. Pojechać. Dokonać wymiany. Oleju marki Petronas. Tak, dokonać wymiany. Pojechać, dokonać wymiany. Jasne. Czyli to jest 400 warsztatów, ale z tych macie jakieś własne? To znaczy takie pod własną marką? Nie. My nie mamy własnej marki, aczkolwiek mamy całą koncepcję brandingu. I to jest, już bym powiedziała, globalna sieć, bo na świecie takich warsztatów, które współpracują z Petronasem, jest ponad 5 tysięcy. W Europie myślę 3 tysiące z tych 5, ale również są warsztaty w Azji. Mhm. Duża część tych warsztatów w Europie to są warsztaty we Włoszech, no bo tak jak powiedziałam, marka się po części, siedziba europejska jest w Turynie i bardzo marka Petronas jest liderem w rynku włoskiego. Natomiast wracając do tego, my nie mamy takiego, tak jak Bosch na przykład ma swoje serwisy, one są bardzo wystandaryzowane. U nas standardem jest oczywiście nasza oferta, która dotyczy nie tylko produktów, ale również całego systemu wsparcia dla warsztatów. Czyli to nie jest tak, że każdy warsztat może napisać i od razu następnego dnia dostanie oleje Petronas, tak? Tylko musi przejść jakiś proces szkolenia do tego, żeby ten olej każdy odpowiednio warsztat, dopasowywać. Jeżeli chce z nami zacząć współpracować, to oczywiście tą współpracę może podjąć. Ja, jak mówię o 400 warsztatach, to są warsztaty, które są zarejestrowane jako warsztat współpracujący z nami i dzięki temu, że mamy ze sobą umowę, my gwarantujemy im oprócz oczywiście doskonałych warunków cenowych na produkty, również szkolenia, wsparcie marketingowe, no i też to, co jest, można powiedzieć, takim właśnie, o czym wspomniałam, że chcemy te emocje budować, więc staramy się organizować takie cykliczne spotkania z naszymi, z warsztatami. To są klienci naszych dystrybutorów, bo taki jest model biznesowy, że mamy kilkunastu dystrybutorów w Polsce. Notabene tych dystrybutorów cały czas szukamy, więc jeżeli tego podcastu słuchają ludzie, którzy pracują w branży motoryzacyjnej, to również zapraszamy do kontaktu, szczególnie w północnej i w północnej zachodniej Polsce. Na dzień dzisiejszy model biznesowy jest, że chcemy docierać do warsztatów poprzez dystrybutorów. Nie chcemy być w sieciach wielkopowierzchniowych sklepów. Po prostu my chcemy być taką marką, która zawsze ma jakąś twarz, no bo ten dystrybutor to zazwyczaj jakiś człowiek konkretny, który przyjeżdża i wie też o tych produktach dużo, więc to jest najlepsza droga, żeby też się dowiedzieć o tych wszystkich nowościach, które mamy. A mamy ich bardzo dużo. A dlaczego uważacie, że taki model biznesowy ma przyszłość? Bo jak rozumiem, z takiego założenia wychodzicie. No, wychodzimy z takiego założenia, dlatego że on się najbardziej sprawdza. No e-commerce oczywiście w tym naszym świecie, ten e-commerce pojawia się, ale może też dlatego, że oleje to jest zazwyczaj, jeżeli już ktoś prowadzi warsztat, to takim, no, takim standardowym opakowaniem jest ta beczka. Więc my również sprzedajemy, to znaczy nasi dystrybutorzy również oferują produkty na jakichś platformach B2B, raczej nie retail, ale też można nasz produkt kupić na Allegro, oczywiście.
na jakichś tam innych e-commerce'owych platformach. Natomiast dlaczego jednak ten model biznesowy? Bo tak jak powiedziałam, tutaj jest dużo nowości. Ogarnąć to wszystko i mieć... Zawsze jak przyjeżdżam... Ja też te ostatnio właśnie zadałam takie pytanie tym warsztatom, które mieliśmy ostatnio na takich spotkaniach face to face. W jaki sposób najlepiej do nich dotrzeć? 70% powiedziało po prostu, oni chcą się spotkać. Oni chcą się spotkać, bo to jest zawsze okazja do spotkania kogoś, kto ich może czegoś nauczyć. Mogą się inspirować nawzajem. I to jest może też taki trochę biznes staromodny. Nie wiem, tak to nazwę. No, może tak jest, że... Czy ja dobrze zrozumiałem, że ten mechanik ma być takim przewodnikiem po prostu po gamie waszej ofercie produktów, tak? No tak, bo w momencie, kiedy my mamy 30 produktów tylko wśród olejów silnikowych, tak? Do tego jeszcze jest cała gama olejów przekładniowych, płyny chłodnicze, płyny hamulcowe, no to ten dla mnie, jak idę na przykład do dentysty, to ja nie dyskutuję z moim dentystą, jaką ma plombę mi wsadzić, tak? Ten mój dentysta wie doskonale, co jest najlepsze dla mnie. I dla nas mechanik jest takim doktorem samochodu. My chcemy go uzbroić w pełną wiedzę, aby nie było tam wątpliwości, że ktoś oddaje samochód w ręce eksperta. Więc dbamy o to, żeby oni mieli najświeższą wiedzę. Tak jak powiedziałam, to jest największy problem, jak to zrobić, żeby tą wiedzę podawać im w miarę regularnie i też w taki sposób przystępny, bo olej to jest jakiś tam kawałek biznesu, ale nie jedyny, tak? Oni muszą wiedzieć szereg informacji również z różnych innych dziedzin, więc nie możemy ich też zalać tą naszą wiedzą, ale wybrać to, co jest najistotniejsze, tak żeby rzeczywiście on, jak przyjeżdża klient, to był w stanie w szybki sposób dobrać produkty i ewentualnie jakieś właśnie, jeżeli są jakieś problemy, to również zdiagnozować, co to może być. A jak już jesteśmy przy dodatkowych rzeczach, to w jaki sposób Petronas szykuje się w takim razie na przyszłość? Bo jak wiemy, przyszłość samochodów, czy nam się to podoba, czy nie, jednak będzie prawdopodobnie elektryczna. I słyszeliśmy już od naszego poprzedniego gościa, że idą jakieś działania w tym kierunku. Jak to wygląda lokalnie? Czy chciałabyś nam opowiedzieć? Tak, my mamy już w tej chwili w ofercie produkt. Byliśmy pewnie, nie jestem na 100% pewna, ale myślę, że jednym z pierwszych koncernów, który już ja byłam w Genewie w 2019 roku, gdzie już pokazywaliśmy właśnie produkt wtedy Iona. To jest produkt do przekładni do samochodów elektrycznych. I to był nasz pierwszy produkt, natomiast Iona to jest cała gama produktów do właśnie i mobilności, i motoryzacji. Myślę, że również to, że w Turynie powstał 5 lat temu jeden z najbardziej nowoczesnych centrów doświadczalnych, takich, w których testujemy wszystkie płyny, tak to nazwę, bo nie są to tylko oleje, ale płyny do właśnie elektrycznych samochodów. Czyli posiadamy gamę w tej chwili, rozwijamy ją. W Polsce na dzisiaj tych samochodów elektrycznych stricte jest tylko 40 tysięcy. Natomiast już te nasze produkty przede wszystkim sprzedawane są, wiadomo, że to są nowe samochody, sprzedawane są przede wszystkim w sieci Fiata, bo tam też dostarczamy do Fiata, dostarczamy produkty już od kilkudziesięciu lat. Czyli na przykład w nowej 500-ce zupełnie tak, elektrycznej tak, znajdziemy dokładnie olej w przekładni Iona. Jest Iona tak, od firmy Petronas, tak? Tak? Właśnie, jak to nazwać? Bo nie możemy tego nazwać olejem. Jak nie, to nazwać? To jest płyn, to jest olej przekładniowy, my to tak nazywamy. Tak to jest sformalizowane. Mhm. To samo będzie do Iveco Daily. Jest takie elektryczne Iveco Daily, które już jest w ofercie Iveco, bo to jest akurat samo... Część byłego koncernu FCA. Tak, tak, ale też, bo tu wspomniałam o... Ja mówię głównie o samochodach osobowych, natomiast oczywiście w naszej ofercie również są
produkty do samochodów ciężarowych, dostawczych. Mhm. Także wracając do tej oferty, tak ją mamy, rozszerzamy. Powstał w tym roku zupełnie nowy dział, taki w globalnym marketingu właśnie produktów do napędów alternatywnych, tak to chyba finalnie będzie się nazywało. I myślę, że tutaj nie ma wątpliwości, że to będzie olbrzymi, nowy taki unit w biznesie, który się będzie bardzo dynamicznie rozwijał, bo wracając do tych właśnie samochodów elektrycznych, wiadomo, że Polska z różnych względów jest w tyle, jeżeli chodzi o tą populację elektryków. Myślę, że się dużo zmieniło ostatnio, bo rok do roku to chyba tych elektryków przybyło 80%. Więc, tak, teraz przyrost jest dosyć duży. Więc przyrost jest duży. Ale może... będzie milion aut elektrycznych przecież. Dwa miały być. Dwa. No myślimy, że... Ja myślę, że tutaj to, co jeszcze, wracając, produkty to produkty, ale na przykład w Azji, gdzie centrala jest jakby globalna centrala, w samej Malezji oczywiście koncern idzie szerzej, bo jesteśmy tam głównym koncernem, więc tam oczywiście inwestujemy również w sieci, w infrastrukturę, czyli ładowanie. Ja osobiście muszę powiedzieć, że pewnie się zdziwicie, bo może nie wyglądam, ale mnie bardzo ten temat elektryków interesował. Ja już się przejechałam osobiście 13 elektrykami. Mhm. Nawet jeździliśmy ostatnio po Wielkiej Brytanii Teslą i muszę powiedzieć, że never again, naprawdę. To znaczy się, ja póki co się nie zdecyduję na elektryka jako samochód do takich podróży, tak? Jeżeli to ma być commuting do praca, dom, okej. Okay. Natomiast nawet w tej Wielkiej Brytanii, gdzie ta infrastruktura jest bardzo już rozwinięta, no to raju nie ma. Może to się nie spodoba komuś, ale ja naprawdę myślę, że... Nie, tu się na pewno spodoba. Trzeba się mocno do tego zastanowić. Ja myślę, że elektryk jest rewelacyjny. W układzie mam dom, mam fotowoltaikę, ładuję sobie swój samochód i jadę do pracy. Super. Ale my jesteśmy na to gotowi jako Petronas i wiemy, że no w tym kierunku będzie szło, tak? Że te alternatywne napędy są, nie unikniemy tego. Musimy po prostu się do tego przyzwyczaić. No a my, ponieważ robimy biznes na olejach, mamy też świadomość, że tam też istnieje jakaś szansa biznesowa, także będziemy produkować. A czy w jakiś sposób wasze produkty pomagają w chłodzeniu tych samochodów? No bo jak rozumiem, to się odbywa za pomocą jakichś płynów. Tak, to znaczy, jeżeli mówimy o stricte olej silnikowy, czy mówimy teraz o... No, myślałem raczej o elektrykach, żeby kontynuować. Bo występuje jeszcze taki termin jak chłodziwa. I właśnie... Chłodziwe? Chłodziwo, w tak. elektrycznym samochodzie? Tak. Znaczy, to chłodziwo to jest do baterii. Tak? Aha, bo okay. Bateria, nawet jak każdy z nas ma ten telefon, tak, ta bateria czasami się nagrzewa i to, co w tej chwili jakby, ja myślę, że samochody elektryczne są takim nowym, też jeszcze nie do końca zbadanym elementem, ale właśnie mój szef, który za chwilę zostanie szefem tego super unitu od tych nowych produktów, był na takiej wielkiej w Azji konferencji, tam gdzieś usłyszał, że w Chinach będzie nakaz wymiany tego płynu, dlatego że właśnie w ten sposób można przedłużyć żywotność tej baterii, ale również będzie to no bezpieczniejsze, tak? Bo w tej chwili to, co się dzieje, ja nie jestem absolutnie ekspertem, nie wiem, dlaczego wybuchają te baterie, ale prawdopodobnie dlatego, że no coś tam nie funkcjonuje poprawnie. My w tej chwili produkujemy olej do przekładni, e-przekładni, tak to się nazywa. I to mogę tylko o tym powiedzieć w tej chwili. Natomiast no, tych płynów, które będą potrzebne do elektryfikacji, jest na pewno więcej. I my nad tymi dodatkowymi płynami, które będą elementem tego całego biznesu, pracujemy. Ale to, co mamy dzisiaj, jakbyście chcieli powiedzieć, no ale jest jakiś produkt? Tak, jest. Aiona. Okay. Jak rozumiem, Aiony sam nie wymienię w garażu.
No nie, raczej nie. Jak ja właśnie pytałam się, ponieważ oczywiście te moje wszystkie doświadczenia z elektrycznymi samochodami, to było, że ja sobie po prostu pojeździłam i pytałam właśnie w serwisach, a jak to jest z tym serwisem, no to usłyszałam w większości, że to jest tak, no 2-3 lata za, chyba tam jest nawet przebieg podany, jakieś 170 tysięcy, że po takim przebiegu trzeba przyjechać i wtedy ten olej wymienić. Mówisz o oleju przekładniowym. Przekładniowym, w samochodzie elektrycznym. W samochodzie elektrycznym. Z tego, co wiem, to w tym właśnie w Fiacie 500 to jest bodajże 120 tysięcy. Taki jest chyba limit, ale też głowę sobie nie dałem urwać, żeby powiedzieć, że to tak na pewno jest. Jest to zdecydowanie rzadziej oczywiście, czyli patrząc na przyszłość oleju, czy biznesu olejowego, no nie jest żadnym tajemnicą, że ten biznes się kurczy, bo spada ilość tego oleju, znaczy silniki są mniejsze, też mniej się leje tego oleju, rzadziej się wymienia, bo też jest taki trend w naszym biznesie tak zwanych olejów long life'owych. Ja mówię teraz już o konwencjonalnych olejach, nie olejach elektrycznych. Czyli patrząc na to, że biznes firm takich jak moja, on się kurczy, więc no, trzeba znajdywać nowe możliwości. Tak teraz jak mówiłaś o oleju do przekładni, to pomyślałem, że ten model wasz biznesowy, który macie w kontekście rozwoju samochodów elektrycznych, będzie miał jeszcze więcej sensu, bo właśnie wspomnieliśmy o tym, że już dzisiaj przy tradycyjnych samochodach jest trend, że coraz mniej się wymienia samemu, a przy takich samochodach elektrycznych, jak wcześniej pytałeś, no to właściwie już nic samemu nie jesteśmy w stanie zrobić. W wielu samochodach elektrycznych dzisiaj nawet nie da się otworzyć maski. No właśnie też o tym pomyślałem. Więc bo i tak jesteś zmuszony do tego, żeby pojechać do warsztatu. I prawdopodobnie niekoniecznie zawsze będziesz chciał ze swoim używanym elektrykiem jechać do autoryzowanego, prawda? No bo nie po to kupiłeś używany samochód, żeby teraz płacić pełną tą cenę za serwis, także. Dokładnie. Ale w serwisy, które są w stanie zapewnić autoryzowany olej do tego samochodu, chociażby do przekładni, jest. No ja sam przecież muszę przyznać, to nie jest kurtuazja, ja sam wyłącznie w swoim samochodzie korzystam z olejów Petronas, dlatego że jeżdżę do autoryzowanego serwisu Mercedesa, w których stosuje się oleje marki Petronas, także cały czas na tym oleju jeżdżę. No jest wszystko bardzo dobrze. Jesteś takim cichym ambasadorem. Tak, bardzo cichym, tak. Pierwszy raz w ogóle o tym mówię, więc bardzo cichym. Ja nie wiedziałam o tym, to bardzo się cieszę, że tu siedzę koło klienta. Tak, tak. Takiego już nie bezpośredniego, ale wiesz. No, to z drugiej ręki. Ja myślę, że wracając do tego tematu samochodów elektrycznych, no jest to zdecydowanie jeszcze tak wszystko przed nami. No, myślę, że nawet jeżeli ten już wejdzie ten rok 2030, gdzie ponoć będzie zakaz, to nadal będziemy oczywiście mieli na rynku no całkiem sporą populację samochodów o konwencjonalnych silnikach, więc o nie trzeba dbać, o nie. I tutaj chcę tylko powiedzieć, że wracając do elektryków, wiadomo jaka jest koncepcja. Elektryki to jest mniejsza emisja, tak? Natomiast my również dzisiaj z tymi olejami, które mamy, również o tą mniejszą emisję dbamy. I to jest między innymi też aspekt tego trafiania do klienta z takim przesłaniem, żeby on na przykład też o tym komunikował, bo nasz olej jest z założenia, ta technologia, którą mamy, CoolTech, ona powoduje, że ta emisja, że emisja jest po prostu, znaczy mniejsze jest spalanie, czyli mniejsza emisja, tak, tym samym o 3%. Ja kiedyś tak policzyłam, ile to jest, tak, jeżeli ja jeżdżę średnio, ja teraz w ogóle nic nie jeżdżę, 7 tysięcy, ale był czas, kiedy jeździłam 40 rocznie, to już jest całkiem sporo. I jak to przemnożymy wszyscy, no kiedyś się patrzyło, okej, to tyle mi w kieszeni zostanie, no bo zostanie, tak, trochę. Natomiast dzisiaj ja patrzę też, jak to wybrzmiewa z moimi dziećmi, które są w wieku pewnie waszym, 20 parę lat mają i one na to bardzo zwracają uwagę, tak, że aha, to znaczy, że tyle nie wyemitujemy. I to jest też, widzę, jak mamy na szkoleniach, gdzie zapraszamy
właśnie właścicieli warsztatów czy mechaników, gdzie siedzą no, panowie 60-paroletni plus letni i jeszcze tacy młodzi właśnie mechanicy. Widzę, jak to też po minach, że dla niektórych, dla młodszych, młodszej generacji ważne są te aspekty ekologiczne, tak? Czyli jak my mówimy na przykład, że wprowadzamy opakowania, które będą miały mniej plastiku, to rezonuje bardzo fajnie u młodych ludzi. Myślę, że coraz też, ja nie chcę nikogo tutaj jakby kategoryzować, ale widzę, że jednak to młodszym bardziej zależy na tym środowisku, no bo wy po prostu będziecie dłużej, tak, na tym świecie i to jest takie naturalne, ale widzę, że coraz więcej jest takiego zrozumienia też, że tak, my musimy na przykład, nie wiem, wprowadzamy kartonowe opakowania, to jest tego roku taki nasz, można powiedzieć, główny temat, jeżeli chodzi o innowacje, bo te innowacje w naszym przypadku to nie są tylko same produkty, które muszą się jakby dostosowywać do tego, co potrzebuje silnik, ale również innowacje to są właśnie opakowania. Wprowadziliśmy specjalne opakowania kartonowe. To jest tak jak opakowanie do mleka w kartonie. To jest premiera z maja, czerwca tego roku, więc dopiero wdrażamy to, ale pierwsza jakaś tam pula specjalnych produktów została już zmieciona z magazynu i widzimy, że to coraz ma większe znaczenie dla, myślę, nie tylko warsztatu, ale też i dla klienta, bo w tej naszej takiej edukacyjnej misji my mówimy o tym, że to ma wszystko sens, tak? Że jeżeli chcesz powiedzieć, dlaczego klient powinien ten nasz produkt wybrać, to między innymi dlatego, że my o to dbamy, tak? Że skoro już musimy zanieczyszczać ten świat, no to róbmy to z głową. Widzę, że to jest jeden aspekt, no ten drugi, o którym wspomniałam, czyli edukacja też o tym, taki kalkulator, ile ja zaoszczędzę, używając produkty, które mi gwarantują tą oszczędność. Mhm. Nie mówię o jakimś stylu jazdy oczywiście, tak? No to mamy pigułkę, o którą nam dzisiaj chodziło, jeżeli chodzi o wiedzę na temat marki i na temat tego, jak u nas wygląda. Dowiedzieliśmy się o przyszłości, o tym, jak wygląda obecnie serwisowanie, no dlaczego. No i zakrawamy też oczywiście o samochody elektryczne, których u nas coraz więcej, jak wiecie, jak testujemy tutaj samochody, to coraz częściej praktycznie już w każdym odcinku się pojawiają, więc... I jeszcze chcę powiedzieć, że dowiedzieliście się, że przegląd motoryzacyjny to nie tylko te wypasione bryki, tak? To no również tak, to otoczenie samochodowe, no o którym mam nadzieję, że będziecie częściej mówić. Dobra, postaramy się. Dziękujemy ci bardzo za to, że byłaś dzisiaj z nami. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Również dziękujemy. To był Mikołaj Stachowiak. To był Patryk Brzozowski. A wy pamiętajcie o tym, że zawsze możecie też wrócić do naszego poprzedniego odcinka z Andrą Dolfim. Na YouTubie będzie na pewno zalinkowane. Tak, będziemy linkować. Oczywiście zapraszamy do tego, żebyście klikali, jak to się mówi, łapki w górę, do tego, żebyście komentowali. Oczywiście, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, postaramy się odpowiedzieć. Nie mam swojego, ale zapraszam na konto Petrona Syntium. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie. O. Mamy oczywiście stronę internetową. I tam naprawdę dużo ciekawych rzeczy można poczytać, także zachęcam. Także jeżeli jesteście tym zainteresowani, to na pewno znajdziecie to w opisie naszego odcinku. Tak. A my się żegnamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ci jeszcze raz za to. Cześć. Do zobaczenia.